Jak wyraża się czuwanie w okresie Adwentu? Musimy pamiętać o tym, że czas Adwentu jest rzeczywiście czasem czuwania, czyli jeszcze głębszego wsłuchania się w Boże Słowo. Człowiek czuwający to człowiek aktywny. Aktywny w słuchaniu. I Kościół otwiera przed nami w okresie Adwentu szczególny skarbiec proroctw Starego Testamentu nawiązujących do przyjścia Mesjasza. Przyglądamy się historii Izraela, który oczekuje na tego, który ma przyjść. Oczekuje Mesjasza, oczekuje Zbawcy. I nasza historia w okresie Adwentu, w tych tekstach, jest również ukryta w historii Izraela. Również jesteśmy tymi, którzy czekają na przyjście Pana, którzy oczekują Jego przychodzenia w naszej codzienności. I my, przeżywając Adwent, właśnie też już możemy się cieszyć z tego, że Bóg w tym naszym życiu interweniuje. Kiedy przychodzimy na każdą Eucharystię, na każdą liturgię, to uczestniczymy w Bożej interwencji, w Bożym wkroczeniu w mój czas, w moje oczekiwanie. Szczególnym znakiem naszego czuwania, naszej czujności jest śpiew Rorate Celi, który wykonujemy na początku Rorat każdego dnia Adwentu. Śpiew Rorate Celi jest wykonywany w szczególnych warunkach. Zgaszone światło w kościele, świece. To wszystko stwarza atmosferę czuwania. Te świece są znakiem naszego oczekiwania, oczekiwania Kościoła. Mrok, w którym przeżywamy roraty, również symbolizuje nasz grzech, nasze ciemności, które w naszym życiu czasami mają miejsce. Ale właśnie w tym mroku przewija się wyjątkowy refren. Rorate Celi. Niebiosa spuśćcie z rosą sprawiedliwego. W ciemnościach wołamy o Tego, który ma rozświetlić te ciemności, w których trwamy. I śpiew Rorate Celi, utkany z proroctw Starego Testamentu, jest obrazem również człowieka, obrazem mojej sytuacji. Pierwsze dwie zwrotki opowiadają o sytuacji Izraela, o spustoszonej Jerozolimie, o wyludnionej Jerozolimie, o gniewie Boga, który jest wymierzony w stronę człowieka. Można powiedzieć, że te dwie zwrotki przedstawiają sytuację duszy upadłej wskutek grzechu, wskutek jakichś ciemności, jakiegoś bólu, jakiegoś dręczenia, jakiegoś głębokiego upadku. I w tych dwóch pierwszych zwrotkach często możemy siebie po prostu dostrzec, kiedy przeżywamy właśnie jakieś ciemności, jakiś ból, jakieś trudne doświadczenia. W tych pierwszych dwóch zwrotkach możemy również dostrzec ludzkość, która bardzo często może być po prostu pogrążona w ciemnościach, w jakimś zagubieniu. W trzeciej zwrotce, kiedy Izrael uzmysłowił sobie swoją sytuację, w jakiej jest, że jest to stan bardzo ciężki i trudny, można powiedzieć opłakany, zaczyna się modlić, by Bóg zmienił tą sytuację, w jakiej się znalazł z powodu grzechu. Modlimy się w trzeciej zwrotce o to, by Bóg posłał baranka, by odmienił nasz los, by zmienił naszą sytuację. Jest to wołanie z głębi serca do Boga, który jako jedyny może zmienić sytuację człowieka, który jest bezradny. W ostatniej zwrotce Pan Bóg jakby włożył w nasze usta, wkłada w nasze usta swoją odpowiedź na nasze wołanie podczas śpiewania wcześniejszych zwrotek. Ocalę Cię, nie bój się, ja jestem Pan, Twój Bóg Święty, Izraela, Twój Zbawca. Kiedy człowiek woła, Bóg zawsze odpowiada. I bardzo często odpowiada właśnie przez usta człowieka. Przez usta tego człowieka, który wołał o pomoc. I w tej ostatniej zwrotce możemy się przekonać, że Bóg nie zostawia nas samymi sobie, ale On zawsze interweniuje i wybawia. Ostatecznie w całym tym śpiewie, w całej strukturze śpiewu Rorate Celi możemy
odkryć nasze życie. Ten śpiew jest o nas. Ten śpiew jest też o Bogu, który interweniuje w historii człowieka. Dlatego też czuwanie szczególnie wyraża się, czuwanie adwentowe, szczególnie wyraża się w tym śpiewie, który wykonujemy podczas Rorat. W Adwencie zatem czuwamy z uwagą, wsłuchujemy się w Boże Słowo kierowane do nas każdego dnia, ale nie możemy zapomnieć o tym, że Bóg również czeka na nas. My czekamy na Niego, ale On również oczekuje naszej odpowiedzi, naszej dyspozycji do tego, by Go przyjąć.